Drodzy goście, czy słyszycie mnie państwo? Tak. Szanowni drodzy goście, cieszę się bardzo i witam państwa serdecznie na dzisiejszym wieczorze. Chciałabym króciutko dać pewną uwagę techniczną, zanim sama się przedstawię, a mianowicie wszyscy z państwa, którzy nie znają języka polskiego, będą potrzebowali tłumaczenia, gdyż na podium będą goście, którzy nie będą mówić po niemiecku, więc może weźcie sobie państwo teraz słuchawki, jeżeli tego potrzebujecie. Nazywam się Nina Happe, pracuję tutaj w Fundacji Böhla, w referacie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jednym z naszych głównych punktów ciężkości naszej pracy jest zajmowanie się historią przemocy XX wieku i również politykami historycznymi w tych krajach. Mamy w perspektywie punkt wyjścia wieloperspektywiczny dla gości z Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. Zazwyczaj raz do roku, zazwyczaj w maju, organizuję konferencję, która nazywa się Europejskim Forum Historii. Nie jest to impreza akademicka. Chcemy się zwrócić do młodych aktywistów, do pracowników muzeów, do młodych naukowców, którzy chcieliby się wymieniać swoimi poglądami na temat podejścia do historii. To są często gorące tematy. Dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy pani doktor Zofia Wójcicka zwróciła się do mnie z pomysłem, żeby zorganizować dzisiejszy wieczór u nas w fundacji, bo uważam, że doskonale ten temat pasuje do naszego programu. Cieszę się, że się nam udało to zorganizować i powiedziałam, że właściwie nie miałam nic do roboty, gdyż cała koncepcja, referenci i prowadzący ich wszystkich dostałam od pani Zofii Wójcickiej. Więc chciałabym państwu też przedstawić naszych partnerów współpracy, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. I chciałam jeszcze powiedzieć, że do tego zaproszenia należy też mały poczęstunek, który odbędzie się po spotkaniu. Jeżeli pomyślę o tym, że świadkowie historii II wojny światowej niebawem od nas odejdą, to pokazywanie wydarzeń w muzeach jest niezwykle ważnym zadaniem. Wyobrażam sobie też jednak, że jest to bardzo trudne, szczególnie jeżeli życzymy sobie perspektywy europejskiej lub globalnej, gdyż cała materia jest bardzo skomplikowana, złożona, gdyż brało w niej udział wielu graczy. Mieliśmy bardzo skomplikowane konstelacje, różne pakty jeszcze przed paktem Ribbentrop-Mołotow, przed wojną, w czasie wojny, pod koniec wojny. I myślę, że nigdy tego nie opowiemy do końca. Ciągle będziemy musieli o tym rozmawiać. Sama miałam takie przeżycie na urlopie, kiedy nagle coś zrozumiałam. Byłam we Francji, w Normandii i zrozumiałam coś, co odnosiło się do zakończenia wojny, czym się nigdy w życiu nie zajmowałam. Ale nie będę państwa teraz tym zanudzać, nie chcę tutaj wygłaszać kolejnego referatu, ale jest mnóstwo miejsc, nad którymi należy pracować, nad którymi trzeba dyskutować i które są gorące politycznie, bo pojawiają się ciągle nowe kwestie, mamy nowych graczy, którzy podejmują też decyzje. Interpretacja historii II wojny światowej dzisiaj z pewnością jest bardzo ważna, też jeśli chodzi o lokalne interpretacje, po to, żeby w ogóle możliwe było współżycie w Europie i żeby zrozumieć polityki poszczególnych krajów. Rządy krajów bałtyckich, Polski i Rumunii w zeszłym tygodniu wydały wspólne oświadczenie dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow. Niewiele sama o tym wiem, ale jest to płaszczyzna polityczna. Nie wiem też, czy oni się zrobią regularnie, czy to jest czymś nowym. Mam nadzieję, że też o tym porozmawiamy dziś wieczorem. Więc
Przechodzimy teraz do początku wojny i cieszę się na bardzo ciekawy wieczór. I jeżeli dobrze pamiętam kolejność, to jako następny przemówi do Państwa Cornelius Ochman, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, cieszę się bardzo, że i mnie wolno przywitać Państwa tutaj w imieniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. To, co najważniejsze, zostało już powiedziane. Fundacja istnieje także po to, aby podejmować gorące tematy w relacjach polsko-niemieckich. Jednym z takich tematów jest pakt Ribbentrop-Mołotow, początek II wojny światowej. Na pewno Państwo słyszeliście także w oparciu o dyskusje medialne, że aktualnie przed nami pewne ważne wydarzenia. Prezydent federalny Steinmeier uda się 1 września do Warszawy, odwiedzi także Wieluń, pierwsze polskie miasto, które zostało zbombardowane. Toczą się dyskusje na temat pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej. 1 września odbędzie się w Berlinie odpowiednia demonstracja, a więc tematem naszej dzisiejszej imprezy znajdujemy się w centrum toczących się aktualnie dyskusji i cieszymy się, że we współpracy z Centrum Badań Historycznych, a także we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Bella razem z Państwem będziemy mogli te kwestie przedyskutować i życzę Państwu wszystkim dzisiaj bardzo inspirujących dyskusji i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Ja jako trzecia współorganizatorka będę mówiła tylko krótko. Ja witam Państwa w imieniu Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk. Kto tego nie wie, znajdujemy się w dzielnicy Pankow. I cieszymy się bardzo, że udało nam się pozyskać na dzisiejszą imprezę tak znakomitych mówców i mówczynie. Dzisiaj obchodzimy 80. okrągłą rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. W Berlinie w ostatnich dniach miały miejsce, a także będą jeszcze miały miejsce liczne imprezy na ten temat, równolegle do naszej. Ma miejsce jeszcze inna impreza, dlatego ja cieszę się, że temat Państwa jeszcze nie znużył i dlatego tak licznie Państwo do nas dzisiaj przybyliście. Jestem pewna, że będziemy mieli bardzo interesującą dyskusję, a na zakończenie chciałabym jeszcze raz z naszej strony podziękować naszym partnerom, a więc Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Heinricha Bella, pani Hoppe, panu dyrektorowi Hoppmanowi. Dziękuję bardzo za tę dobrą współpracę i życzę Państwu, a także sobie samej dobrej, interesującej dyskusji. I ja witam Państwa serdecznie. Nazywam się Krzysztof von Marszal i dzisiaj wieczorem wolno mi towarzyszyć Państwu przez tę imprezę jako moderator. Ja jestem z redakcji politycznej dziennika Tages, Spiegel i u wszystkich towarzyszących nam dzisiaj instytucji czuję się w domu, zarówno Fundacji Bella, jak i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, jak i w Centrum Badań Historycznych PAN. My dyskutujemy pod bardzo interesującym pytaniem, a mianowicie kiedy tak naprawdę zaczęła się II wojna światowa. I nim przedstawię moich rozmówców, zapytam rundę w zaproszeniu. Widzą Państwo, że można to odpowiadać różnie. To niekoniecznie musi być 1 września 1939. To może być to pakt Ribbentrop-Mołotow kilka dni wcześniej. Może być to początek wojny domowej w Hiszpanii.
ze Stanów. Widzi się to jako atak na Pearl Harbor. W Rosji chętniej słyszy się też datę 41 niż wrzesień 39, a więc jest to na pewno kwestia otwarta, bez długiego uzasadniania tego. Na pewno będziemy jeszcze mówić o tych uzasadnieniach, ale pytam pana Machcewicza, kiedy zaczęła się II wojna światowa? Odpowiedź jest oczywista, tylko data 1 września wchodzi w grę i myślę, że to nie jest tylko polska perspektywa, ale wojna w Europie, która potem się przekształciła w wojnę światową, zaczęła się 1 września, niezależnie od tego, że walki trwały wcześniej w Chinach. Dobrze, dziękuję. Frau Machotyna, was sagen Sie, wann hat der Zweite Weltkrieg begonnen? Kiedy zaczęła się II wojna światowa? Ja dzisiaj będę mówiła na temat Litwy, a dla Litwy jest to kwestia ważna i jest to ważna też kwestia w świetle perspektywy. Pakt Ribbentrop-Mołotow jest bardzo ważny, symbolizuje on także aneksję, a późniejszą okupację. Z perspektywy Litwina żydowskiego jest to 21 czerwiec 41, a więc początek masowej zagłady Żydów litewskich. Z perspektywy litewskiego Polaka jest to ponownie 39 rok, jest to strata Wilna, polskiego miasta i jest to wspomnienie oporu Armii Krajowej na terytorium Litwy. A więc widzą państwo z tego całą złożoność tego problemu, bo można patrzeć na to nie tylko z perspektywy narodowej, ale także można patrzeć na to z perspektywy wewnętrznej. Pan Wasiliew, kiedy zaczęła się II wojna światowa? Z punktu widzenia rosyjskiego, z punktu widzenia rosyjskiej opinii publicznej przede wszystkim, to oczywiście 22 czerwca 1941 roku, ale oczywiście w każdym podręczniku akademickim, szkolnym, uniwersyteckim jest napisane, że II wojna światowa zaczęła się od 1 września 1939 roku, a koniec wojny to wrzesień 1945 roku, to znaczy koniec wojny z Japonią. Tylko nie tak, ale to perspektywa akademicka, a jeżeli mówimy o opinii publicznej, o świadomości historycznej masowej, to oczywiście 22 czerwca 1941 roku. Also, man kann die Komplexität beliebig steigern. A więc kompleksowość można jeszcze mnożyć. Jest to nie tylko kwestia, czy był to 8 czy 9 maj jako zakończenie wojny, ale jest to także jeszcze widziane inaczej z perspektywy azjatyckiej. Nie wiem, troszeczkę zastanawialiśmy się w Muzeum Niemiecko-Rosyjskim na tym, ale na pewno jest to 1 wrzesień. A więc jaka była alternatywa? 17? Nie, to był 22 czerwca 41. A więc 17 wrzesień nie wchodził w rachubę. A więc to drobiazg, wrócimy jeszcze do tego. Dzisiaj wieczorem chcemy rozmawiać jeszcze o trudniejszym pytaniu. Przerywamy. Mówimy nie tylko o tym, jak historia się potoczyła, ale w centrum stanie zaraz, jak to wszystko przedstawię w muzeum. A więc będziemy mówili z perspektywy muzealników, a nie z perspektywy tylko historyków, którzy chcą przedstawić to, co miało miejsce, ale będziemy mówić o tym, jak to przedstawię, jak prezentacja zmienia się na przestrzeni czasu, także pod wpływem zmian politycznych. Przedstawię państwu moje podium i skonfrontuję je zaraz z pytaniem, z jakim problemem mamy do czynienia jako muzealnicy w kontekście II wojny światowej i jej prezentacji w muzeum. Nie musi być to odpowiedź w jednym zdaniu, wolno państwu powiedzieć troszkę więcej. Ale nie chciałbym, żebyśmy mieli tutaj koreferaty. Zaczniemy od pana Machcewicza. Jest pan dyrektorem, założycielem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Teraz muszę powiedzieć byłym. Niektórzy to śledzili, że były to kontrowersje partyjno-polityczne w Polsce. O tym będziemy mogli powiedzieć później coś więcej przy lampce wina. To niekoniecznie musi być przedmiotem naszego podium. Ponadto jest pan profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Teraz jest pan stypendystą w Kolegium Imre Kertesza w Wienie. I był pan także współzałożycielem IPN-u w Polsce. Jakie są specyficznie
polskie wyzwania przy prezentacji II wojny światowej w muzeum? W Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach, ale może w Polsce jeszcze bardziej, oczywiście sytuacja polityczna ma wpływ na przedstawianie historii, przedstawianie II wojny światowej. Do 1989 roku w przestrzeni publicznej praktycznie nie mówiono o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o współpracy Stalina z Hitlerem i o agresji radzieckiej na Polskę, o okupacji połowy Polski przez Związek Radziecki, o represjach ze strony Związku Radzieckiego, deportacjach, zbrodni katyńskie. I po 1989 roku, po upadku komunizmu, nastąpiła eksplozja zainteresowania tymi tematami. Właściwie powiedziałbym, że w latach 90., w pierwszej dekadzie po odzyskaniu niepodległości i demokracji, tematy dotyczące Związku Radzieckiego i roli Związku Radzieckiego w agresji na Polskę, w okupacji Polski, były częściej poruszane niż udział niemiecki, niż zbrodnie niemieckie. I mogę powiedzieć, że gdy zaczęliśmy tworzyć wystawę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, musieliśmy się zmierzyć z pewnymi oczekiwaniami i przyzwyczajeniami polskiej publiczności. One są mniej więcej takie, w największym skrócie, że większa część polskiej opinii publicznej stawia zupełnie na jednej płaszczyźnie rolę Niemiec i Związku Radzieckiego w agresji wobec Polski. I jest tendencja, żeby także radzieckie zbrodnie zrównywać ze zbrodniami niemieckimi. I my jako historycy, którzy tworzyliśmy to muzeum, wiedzieliśmy oczywiście, że zbrodnie niemieckie ilościowo są większe, że jeżeli mamy wskazać tego okupanta, który dokonał większych zbrodni wobec Polaków, to zawsze będą to Niemcy, a nie Związek Radziecki. No i trzeba było znaleźć przy tworzeniu wystawy taki język opisu i w wymiarze intelektualnym i artystycznym. No po muzeum to jest także scenografia, to jest także ten wymiar związany z wystawą jako pewnym dziełem sztuki, żeby przekazać i całe wszystkie komplikacje historyczne, ale jednocześnie odpowiednio wyważyć odpowiedzialność Niemiec i Związku Radzieckiego. Także w części dotyczącej 1939 roku pokazujemy oczywiście agresję niemiecką, zbrodnie niemieckie, ale cały czas paralelnie pokazujemy udział Związku Radzieckiego. Pakt Ribbentrop-Mołotow jest przedstawiony poprzez taki bardzo mocny scenograficznie akcent, wąski korytarz, którym musi przejść każdy zwiedzający. Po jednej stronie flaga ze swastyką, flaga niemiecka, po drugiej stronie flaga radziecka, czerwona, z sierpem i młotem. I dla polskiej wrażliwości to jest oczywiste. To właściwie nie wzbudza ani wątpliwości, a nawet specjalnego zaskoczenia. Ale rozmawiałem z wieloma niemieckimi historykami, dla których to do pewnego stopnia było szokujące. Takie zrównywanie poprzez nawet paralelne pokazanie tych symboli roli Związku Radzieckiego i Niemiec. Także z jednej strony polityka, z drugiej strony oczekiwania społeczne, których też nie można lekceważyć, a po trzecie prawda historyczna, czyli fakty, które historycy chcą ustalić i trzeba to wszystko jakoś pogodzić. Oczywiście dla mnie było oczywiste, jako dla historyka, że nigdy to godzenie różnych perspektyw nie może się odbywać kosztem faktów, kosztem tego, co my uważamy za prawdę historyczną. Wir werden da in der nächsten Runde nochmal drauf zurückkommen. Auch. Wrócimy do tego w następnej rundzie rozmowy, bo macie w Polsce państwo nie tylko jeden kierunek tych zmian polityki historycznej, tylko ona się poruszała w różnych kierunkach i były różne zmiany w minionych 30 latach, a również przedtem były takie ważne daty jak 56 rok, 70, 80, gdzie zmieniały się perspektywy historyczne. Ale pozostańmy przy generalnym wyzwaniu pokazania historii II wojny światowej w muzeach z różnych perspektyw. Chcielibyśmy teraz może, żeby pani Jekaterina Makotina pokazała to z perspektywy litewskiej. Pani chyba przyniosła ze sobą też prezentację, czy też zdjęcia. Zapomniałem panią przedstawić. Pani Makotina jest również historykiem.
Pracuję w tej chwili na Uniwersytecie w Bonn. Pracowała na różnych studiowała w Petersburgu, w Regensburgu i w Monachium i zajmowała się między innymi pamięcią wojny, wojna we wspomnieniach, Litwa i II wojna światowa. Książka ukazała się w 2017 roku. Jak już króciutko powiedziałam, II wojna światowa jest pustym miejscem w pamięci litewskiej. W pamięci litewskiej nie przedstawia się jej, bo najważniejszym faktem jest okupacja sowiecka od 1939 do 1941 roku i potem druga od 1944 do 1989 i wszystko jest znaczące, jeśli chodzi o kolejne okupacje. I mamy tutaj na Litwie bardzo ciekawy przykład kultury pamięci, której stawia się wyzwania przez inne kultury pamięci. Już powiedziałam, że jest żydowska pamięć o wojnie i Holokauście, jest polska pamięć o wojnie, jest rosyjska pamięć o wojnie i one wszystkie nie są zgodne z oficjalną narracją. Mamy taki przykład, dawne Muzeum Ofiar Ludobójstwa, dzisiaj to jest Muzeum Okupacji. Wygląda to tak, że narracja wystawy pokazuje się od paktu Mołotow-Ribbentrop. Ale o II wojnie w ogóle się nie mówi. Tutaj chodzi o ten dodatkowy protokół do paktu i o wojskową okupację Litwy i proces sowietyzacji. Tutaj, jeśli chodzi o ten pakt Ribbentrop-Mołotow, główną postacią jest Stalin. Podobnie jak w polskiej pamięci, lata 39-41 postrzegane są jako najbardziej tragiczne w historii. To jest początek wystawy, czyli to jest pakt Ribbentrop-Mołotow, a to jest koniec wystawy, czyli to jest to zrównanie dwóch totalitarnych, zbrodniczych reżimów. Tak pokazywane jest to w krajach bałtyckich. 31 sierpnia 1989 roku ludzie w krajach bałtyckich demonstrowali czy protestowali zaczęli mówić dopiero o tym pakcie i powstał taki łańcuch świateł, który przechodził przez dwie granice, bo powiedziano, że to było bezprawne. Dobrze, to była bezprawna okupacja naszych obszarów, że wiemy, że ten pakt istniał i to jest nasz sygnał, który wysyłamy do świata. Chcielibyśmy zrewidować tą historię i to jest narodowe miejsce pamięci dla pamięci litewskiej. Popatrzmy dalej na wystawę w Muzeum Ludobójstwa. Zaraz po prezentacji paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie główną postacią jest Stalin, mówi się o tych strasznych rzeczach, które działy się na terenach okupowanych przez Sowietów. Napaść niemiecka przedstawiana jest jako mniejsze zło. Mówi się właśnie tylko o terrorze sowieckim. Więc mamy tutaj wielkie puste miejsce dotyczące też ofiar żydowskich i nie mamy ani słowa o ruchu oporu przeciwko nazistom czy okupacji niemieckiej. Ale mamy zarówno tragiczną pamięć o deportacjach Litwinów po wojnie, czyli w pierwszym tygodniu czerwca 1941 roku deportowano ich też zaraz po wojnie. Mamy duży temat oporu antysowieckiego, partyzantów. Mamy też, i tutaj mówimy o
języku, którym mówimy w muzeach o traumie, o utratach i mamy wiele wizualnych takich elementów przypominających o Shoah, tak? Mamy tory, walizki i tak dalej i to jest też jakiś sposób mówienia o ludobójstwie własnego narodu. Ale mamy też tutaj prezentację Drogi Bałtyckiej. Widzimy tutaj ten łańcuch ludzi, który powstał w 1989 roku i odzyskanie niepodległości Litwy. W budynku, w którym znajduje się muzeum, mamy kilka warstw pamięci, które nie są prezentowane. Jeżeli popatrzymy na graffiti na ścianach więzienia, widzimy tutaj polskie nazwiska z roku 1943, a mówi się tutaj tylko o terrorze KGB, czyli jedną z warstw po prostu się opuszcza. Niemieckiego terroru się tutaj nie prezentuje, a przy tym byli tutaj członkowie ruchu oporu polscy, żydowscy, którzy walczyli z Niemcami. Ważne pytanie, które tutaj powstaje, brzmi, jak to funkcjonuje? Jak jest możliwe zaprezentowanie czy stworzenie tutaj otwartej kultury pamięci, napełnienie jej życiem, otwartą kulturę pamięci, która nie byłaby jednonarodowa, tylko integrowała też inne perspektywy. Gdyż rzeczywiście mamy różne wspólnoty pamięci. Mamy żydowską wspólnotę pamięci, która z tą narracją właściwie nie wie, co robić i która z dużą goryczą przyjmuje to, że nazywa się ich pomocnikami okupantów, czyli żydowscy partyzanci, którzy walczyli z nazistami. Przypomina się, co prawda, pamięta się o Holokauście, ale o żydowskich partyzantach tak w ogóle się nie mówi, gdyż oni walczyli po niewłaściwej stronie. I ostatnia rzecz, która stawia w cień II wojnę światową w narracji litewskiej, to jest tak zwana wojna po wojnie. To jest opór antysowiecki po II wojnie światowej wobec władzy sowieckiej. Partyzanci litewscy, tak zwani bracia leśni. Więc jest to bardzo mononarodowa narracja i mamy wiele obrazów kontrastujących z tym innych grup, które się z tym nie zgadzają. Krótko chciałbym zapytać, czy na ten temat toczą się w społeczeństwie litewskim debaty? Jak z perspektywy narodu, jak litewskiej, który zagrożony był przez dwa mocarstwa? Na pewno były jeszcze przykłady kolaboracji. Jak to jest tematyzowane, na ile tak czy nie. Mówiła pani, że partyzanci żydowscy walczyli po fałszywej stronie, ale na Zachodzie panuje to ten typowy wizerunek litewskiego czy łotewskiego SS-mana. Ten wizerunek spełnia w Niemczech też pewną funkcję, a mianowicie relatywizacji własnej odpowiedzialności, wskazanie na to, że byli Ukraińcy, którzy mordowali polskich Żydów, albo Litwini. To tak wspiera mit o czystym Wehrmachcie, nie? Holokaust na Litwie możliwy był tylko w warunkach niemieckiej okupacji. To Niemcy byli tymi, którzy kierowali masową zagładą. Były przypadki kolaboracji, kiedy to Litwini często swoich żydowskich sąsiadów traktowali jako narodowych zdrajców, bo fakt, że Litwa w 1939 roku przypadła Sowietom, a nie nazistom, to dla Żydów litewskich było dużą szansą. I tego Litwini im nie zapomnieli, dlatego dochodziło w pierwszych tygodniach czerwca 1941 doszło do pogromów. To jest ten punkt. O kolaboracji mówi się w dzisiejszej Litwie, przede wszystkim w dyskursie naukowym, ale istnieje powoli także gotowość do zbadania historii własnej rodziny i podjęcia własnej odpowiedzialności za zagładę Żydów. Pan Wasiliew przybył do nas z Moskwy. Jest pan tam profesorem na Narodowym Uniwersytecie Badawczym, ekonomicznym właściwie. Ponadto jest pan nadzwyczajnym profesorem na UMCS-ie w Lublinie.
to częściowo wyjaśnia fakt, dla którego mówi pan po polsku, ale zdaje się, że najpierw była znajomość polskiego, a dopiero później angaż w Lublinie. Zacznijmy od tego, a potem, żeby pan zechciał powiedzieć, skąd biorą się pańskie znakomite znajomości polskiego. I żeby powiedział pan nam po tym, na czym polega w Rosji wyzwanie prezentacji II wojny światowej w muzeach. Ja mogę zacząć od tego samego, o czym mówił profesor Marchiewicz, dla tego, że oczywiście ta sprawa i historia II wojny światowej w Rosji też jest sprawa polityczna jak najbardziej i spolityzowana. No w trochę inny sposób niż w Polsce. Od razu po zmianach politycznych 1991 roku, oczywiście po wydarzeniach sierpnia 1991 roku Rosja, oczywiście tak jak nowe państwo rosyjskie, ta ona szukała dla siebie taką nową narrację historyczną. I był taki bardzo krótki okres, w którym intelektualiści rosyjscy próbowali proponować dla władzy jakby taką narrację podobną jak dla krajów, no podobno jak w krajach nadbałtyckich, to znaczy narracja polegająca na modelu jakby nowego początku. To znaczy, że historia Rosji była normalna do wydarzenia rewolucji w lutym 17 roku, do rewolucji demokratycznej. Potem zaszło jakby zamach stanu bolszewicki, potem był okres totalitarny, który nie jest prawdziwą historią Rosji, a tylko jest okresem takiego totalitaryzmu. A od sierpnia 1991 року, якби вracamy на нормальну дорогу дієву і починаємо історію демократизації панства російського от того, на чим були перервані в пожерніку 17-го року. Але та нарація притривала недовго, і фактично навіть часто мовлять, що в часах Путіна, але ще не в часах Путіна, ще в пізніх часах Єльцина зачинувався стопньовий такий поворот до концепції континуації історії Росії від часів імперіальних до часів радянських, потім через час радянці до часів постсовєтських і так далі. І очевидно для того, щоб вписати історію радянську в ту нарацію, найліпшим нарженням була війна. Очевидно, була Друга війна світова, а прежде всім в тій нарації російській, то не Друга війна світова, а тільки Велика війна ойчизняна. І не тільки Велика війна ойчизняна, а ще була зміна акценту вже в часах путіновських, тільки звичайство. Для того, що акцент został зроблений на прежде всім на звичайстві. І можу powiedzieć о тим коротко, який є проблем для музеальної і вогулі для російської нарації історичної з тим війном. Ну, очевидно, що можна зробити з тим нарацією радянською? Для того, що панство хоче вручити до фактично представлення тієї війни в такій перспективі радянській, але чи можна представити ту війну в якийсь інший спосіб? І я б в тим мог би відрізнити, може три таких перспективи, які са представлені в трьох музеях російських. Ну, перша перспектива – то так званий парк звичайства. Парк звичайства – то є... Przepraszam. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte.
ja mówiłem o tym, że możemy mówić jakby o trzech perspektywach, które są przedstawione w trzech muzeumach rosyjskich. I pierwsza perspektywa przedstawiona w tak zwanym Parku Zwycięstwa, to jest kompleks memorialny, który został zbudowany jeszcze w czasach późnoradzieckich, a został otwartym w 1995 roku już w nowej jakby Rosji. I ta narracja muzealna tego Parku Zwycięstwa jest absolutnie radziecka. Kiedy ktoś z nas, kto idzie do tego muzeum, to jeszcze na drodze przed muzeum widzi kilka takich kamieni i na każdym z kamieni napisana jakaś data. I pierwsza data, którą widzi człowiek, to 1941 rok. I ostatnia 45. Tak, to już jeszcze przed wejściem do muzeum już wszystko jasne. Wojna od 41 do 45 roku. Ekspozycja wygląda w taki sposób. Takie pokojowe życie, szczęśliwe, radzieckie, rozwój gospodarki, wszystko było świetnie, dobrze, bogatury pracy, pionerzy i tak dalej. A potem 22 czerwca 45 roku, jak mówili w podręcznikach radzieckich, na pokojowy spiący miasta radzieckie spadli bomby niemieckie i zaczęła się wojna. Taka narracja mitologiczna, ale to jest faktycznie kontynuacja tego, co było w czasach radzieckich. Kiedy wszystko to, co było od 39 do 41 roku, to było raczej okres przedwojenny. Nie wojna, tylko przedwojenny. Troszeczkę inną narrację widzimy w takim parku, który powstał tylko niedługo temu z inicjatywy prezydenta Putina i jego otoczenia związanego z cerkwą prawosławną, przede wszystkim z kościołem. To taki znany park Moja Historia. Ta ekspozycja już bardziej taka kościelna, imperialna niż radziecka. Tam troszeczkę inne akcenty. Oni oczywiście mówią o represjach, oni mówią o Guładze, o Stalinie, o pakcie Mołotow-Ribbentropa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wojna jakby wpisana w taki eschatologiczny dramat narodowy rosyjski. A trzecia narracja jakby taka pozytywistyczna, to po prostu historia działań wojskowych, to historia po prostu dziejów armii. Ta historia przedstawiona przede wszystkim w Muzeum Sił Zbrojnych. Istnieje takie Muzeum Sił Zbrojnych, jeszcze Armii Czerwonej, potem Armii Radzieckiej, teraz Armii Rosyjskiej, ale ta ekspozycja przedstawia przede wszystkim historię wojskową i dlatego, że moim zdaniem ona najbardziej ciekawa i najmniej zideologizowana, najmniej spolityzowana, dlatego że pokazuje po prostu różne wydarzenia militarne i lat 30-tych, i oczywiście pakt, i aneksję państw nadbałtyckich i tak dalej, i oczywiście wojnę, wielką wojnę ojczyźnianą, jak najbardziej, to jest głównym wątkiem tego muzeum. To jest, moim zdaniem, tak wygląda sytuacja. Ciekawa jeszcze ostatnia uwaga. Ciekawe jeszcze, że na Placu Czerwonym jest główny muzeum historyczny rosyjski, bardzo znany muzeum historyczny i ma taki adres symboliczny, Plac Czerwony, Dom 1. Ale w ekspozycji tego muzeum nie ma nie tylko wojny światowej wielkiej albo wielkiej wojny ojczyźnianej, w ogóle nie ma XX wieku w ogóle nie ma. Ten muzeum został otworzony w końcu XIX wieku, w czasach imperatora Aleksandra III, i ekspozycja skończyła się na czasach Aleksandra III, to znaczy na końcu XIX wieku. Dziękuję. Ja, vielen Dank.
Dziękuję serdecznie. Pierwsze pytanie jeszcze, ale nie powiedział pan, kiedy nauczył się pan polskiego i w jaki sposób? Jestem ciekawy. No, uczyłem się języka polskiego jeszcze kiedyś w Moskwie na uniwersytecie. No już po studiach doktorackich. Po studiach, nie na studiach, tylko po studiach doktorackich, dlatego że bardzo lubiłem po prostu polską kulturę, polską literaturę. I to był, znaczy, początek lat zerowych. Und sagen Sie uns vielleicht noch, Sie sind ja auch ein Spezialist. Może pan nam powiedzieć, jest pan też specjalistą do historii polskiej w Rosji. Może ma pan jakieś też powiązania rodzinne, dlatego się pytałem. A druga rzecz, jak dzisiaj w Rosji obchodzi się z paktem Ribbentrop-Mołotow i historią drugiej połowy września? Istnieje takie oficjalna narracja, żeby chronić mniejszość rosyjską i tak dalej, czy po prostu przechodzi się na tym do porządku dzielnego, gdzie wychodzi z założenia, że w okresie Jelcyna otwarto archiwa i przekazano różne dokumenty dotyczące zarówno paktu Ribbentrop-Mołotow, jak i Katynia. Jak dzisiaj podchodzi się do tego w Rosji? Co do korzeni rodzinnych, to ostatnie, ja mam pochodzenie ze Smoleńskiej, może być, nie mogę tego wykluczyć, ale dokładnie tego nie wiem o swoich korzeniach polskich, ale jeżeli mówimy o narracji na temat paktu, no tutaj lepiej powiedzieć z perspektywy tak kilku, może 30 lat, że to była taka zmiana kilku etapów, było kilku okresów w tej narracji. No, pierwsza była narracja jeszcze radziecka w czasach sowieckich, kiedy mówili o pakcie, no tylko nie mówili o protokołach do tego paktu. I pakt był przedstawiony, no jak po prostu, on był przedstawiony w taki sposób, że Związek Radziecki cały czas walczył o pokoju. Związek Radziecki szukał sojuszników, ale Francja i Wielka Brytania nie chcieli popierać wysiłków Związku Radzieckiego pokojowych, nie chcieli założyć takiej koalicji ze Związkiem Radzieckim i z tego powodu Związek Radziecki nie miał innego wyjścia i musiał coś zrobić dla tego, żeby, dla swojego bezpieczeństwa po prostu. Tak, a potem na tych ziemiach, na ziemiach polskich on wykonował jakby swoją misję obrony ludności ukraińskiej, białoruskiej, a co do państw nadbałtyckich, to były rewolucje. To nie była aneksja, to były tylko rewolucje ludowe, a Związek Radziecki po prostu zgodził się na przyjęcie tych państw, które sami chcieli. Tak, i tak dalej. Wszystko jasne. Potem tak. Też Związek Radziecki nie miał innego wyjścia. Tak, bo państwo nadbałtyckie chcieli, no co? Tak, ale to była narracja radziecka. Ale potem w 89 roku na drugim zjeździe posłów ludowych w czasach Gorbaczowa, już w czasach perestrojki, ten pakt, pierwszy raz było uznane istnienie protokołów, pierwszy raz było uznane oficjalne istnienie protоколов до пакту, і пакт разом з протоколом został потемпіоний, оскажений, і була така децизія з'язду тих послов людових, а тим же тен пакт і протоколи, і всі умови між Зв'язком Радянським і Третьою Речю сон позбавлений важності правничі від моменту swojego podpisania. To była taka oficjalna pozycja Związku Radzieckiego w 89 roku. Potem w 2009 roku już na Westerplatte w Gdańsku w wystąpieniu prezydenta Putina, on faktycznie powtórzył te potępienie i stosunek negatywny do tego paktu. No i się przypomniał też
Монахіум 38-го року і вписував то в таку нарацію, в нарацію, ну, такі нефортунні ситуації з внешній вогулі тих часів і так далі. Але дзіщай, дзіщай мами, ну, фактичні от споткання Путіна і Ангели Меркель, то це символічне, пані канцлерин Ангела Меркель споткала ще з президентом Путіном в 2015 року, і в 2015 року на тим спотканню, Путін юж попірав тен пакт і мовив, що пакт, підписання того пакту було конечне для того, щоб забезпечити безпеченство Зв'язку Радянського, і фактично він усправедливив, підписання того пакту. І фактично дзіщай домінує, ну, очевидно, офіційно, як президент повідомив, то це може бути нього в нарації офіційній, то, очевидно, домінує така нарація фактично радянська, але ще з додатком трошечки таким імперіальним, для того, щоб того вонтку може в отвертий спосіб не було мовлено в часах радянських, але зараз міністр культури російської і преза з того рішення військових історичного Мединський, він повідомив, що то не просто було забезпеченням безпеченства, а то просто було тріумфом дипломації радянської. То міністр Мединський видав артикул під титулом «Тріумф дипломації радянської». Так, wir kommen gleich noch mal auf die Veränderungen der Geschichtsbilder zu sprechen, aber jetzt wrócimy jeszcze do tych obrazów historii, ale chciałem najpierw poprosić Jürga More, żeby powiedział nam coś o swoim muzeum. Jest pan tutaj w podwójnej roli. Jest pan przedstawicielem niemieckiej narracji historycznej. Jest pan Niemcem, ale jest pan też dyrektorem Muzeum Niemiecko-Rosyjskiego w Karlshorst. Urodził się pan w Niemczech Zachodnich, studiował pan w Essen historię, był pan specjalistą od historii niemiecko-sowieckiej w Bochum. Jest pan też członkiem Niemiecko-Rosyjskiej Komisji Historyków i przejął pan muzeum w 2013 roku. Zmienił pan też wystawę. Czy mógłby nam pan o tym opowiedzieć? Z jednej strony były to zmiany polityczne, ale to jest też inna funkcja. Dawniej było to muzeum bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. A czym ma być dzisiaj? Jak wyglądają te specyficzne wyzwania dla państwa w muzeum w Karlshorst i co się zmieniło w 2013 roku? Żeby nawiązać zaraz do mojego przedmówcę, wszystkie muzea wymienione przez pana Wasiliewa są naszymi partnerami. Tu macie już państwo cały ten kontekst. Tak to w latach 90. powstało. Zaczęło się to od wycofania się Armii Czerwonej z Niemiec w 1994 roku i był to ten moment, w którym muzeum w Karlshorst przeniesione zostało na rzecz niemiecko-rosyjskiego organu założycielskiego. Wcześniej było to muzeum sowieckie, było to muzeum bezwarunkowej kapitulacji faszystowskich Niemiec w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej lata 1941-1945. Teraz nazywamy się po prostu Muzeum Karlshorst, stowarzyszenie zarejestrowane, ale potocznie nazywani jesteśmy Muzeum Niemiecko-Rosyjskim, dlatego że oba kraje zrealizowały to muzeum. Naszymi członkami założycielskimi są trzy ministerstwa, w międzyczasie MSZ-y Niemiec i Rosji. W 1995 roku powstała całkiem nowa ekspozycja, gdzie prezentowany jest także pakt Ribbentrop-Mołotow z tajnym protokołem. I tu mogę dołączyć do słów pana Wasiliewa. To pada na czasy, gdzie ten pełny dokument z dodatkowym tajnym protokołem był opublikowany. U nas wystawiamy kopię dokumentu z moskiewskiego MSZ-u. A więc odpowiednia decyzja Komitetu Centralnego w sprawie rozstrzelania polskich oficerów w Katyniu i to pokazujemy do dnia dzisiejszego. W 2013 roku przerobiliśmy to całkowicie. Była to nie tylko renowacja, ale była to całkiem nowa kompozycja.
i miało to miejsce już w całkiem nowych czasach, ale mówiąc z grubsza, jeszcze przed Krymem, jeszcze przed aneksją Krymu 2014, my niecały rok wcześniej skończyliśmy i to jest na pewno ważne. I chciałbym też jednoznacznie wyjaśnić, że to, co od 1994 wyrosło w ramach naszej współpracy, to, co od 2013 roku realizujemy wspólnie, to trwa do dzisiaj. Główne Muzeum Centralne Sił Zbrojnych jest dla nas bardzo silnym wsparciem. Ale co jest niemożliwe, to też trzeba powiedzieć, to, żeby razem usiąść i przedyskutować wszystkie historyczne pozycje. To jest jeszcze niemożliwe. Zastanawialiśmy się, mówiłem o tym już na wstępie. Ta historia, która opowiada jest w Karlshorst do 1994 roku, to była wojna totalna. I to zaczęło się w 1941 roku. Naukowo trzeba to powiedzieć, ale taki był stan rzeczy, stąd też pojawiła się też myśl, dobrze, to zacznijmy od tej historii. Powiedzmy od grudnia 1940 roku, rozkaz Barbarossa, Wehrmacht przygotowuje napaść na Związek Radziecki, wszystkie możliwe ministerstwa, policja, SS, wszystkie inne instancje zaczynają swoje plany i to przechodzi do wiosny 41, 22 czerwca 41 wszystko się zaczyna i te plany są realizowane bardzo szybko, na koniec nie w komplecie, bo Wehrmacht przegrał wojnę. A więc to mielibyśmy podwojenie, idealne podwojenie do Wielkiej Wojny Ojczyźnianej do 8 czy 9 maja 45. Ale jako przeważnie niemieckie kuratorium powiedzieliśmy nie, tak nie można. Druga wojna światowa zaczęła się 1 września 39. Mieliśmy dokument przedstawiający pakt Ribbentrop-Mołotow na naszej ekspozycji. Musimy publiczności wyjaśnić, dlaczego w 1941 roku istniała wspólna granica pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. I wydarzenia od 1 września 1939 włączyliśmy do ekspozycji. I teraz z dystansu 6 lat powiedziałbym, że to nie jest w stanie oprzeć się już dzisiejszemu zróżnicowanemu spojrzeniu, ale to wyrosło z tamtejszej historii, że w 1995 roku zostało to włączone do tej dotychczas wyłącznie sowieckiej narracji i w 2011-2012 roku, gdy dyskutowaliśmy to w naszych gremiach, wtedy rozpoczynała się trzecia kadencja prezydenta Putina. I to dało się odczuć w sposobie, w jaki dyskutowaliśmy i powiedzieliśmy, że poza stan z 1995 roku nie jesteśmy w stanie się posunąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow. Tak jak pan Wasiliew powiedział, jest on teraz interpretowany tak, że ten pakt był mistrzowskim pociągnięciem Stalina, I że dzięki temu uratował ten imperialny status Związku Radzieckiego. I to jest ta narracja, która jest cały czas realizowana. Wszystkie działania wojenne są usprawiedliwione, bo doprowadziły one do ostatecznego zwycięstwa. To, co było wcześniej, terror, gułagi, wszystkie te ciemne strony historii sowieckiej prowadzą ostatecznie do zwycięstwa. My obserwujemy i widzimy, że się społeczeństwo radzieckie mobilizuje i że w Karlshorst mamy Muzeum Zwycięstwa. Na sali się są trzy mocarstwa zwycięskie. Francja w ostatnim momencie zostaje jeszcze dołączona do stołu. I to zostaje wyjaśnione, dlaczego na ścianie wiszą cztery flagi. I wobec tych czterech krajów Wehrmacht ogłasza swoją kapitulację, podejmujemy to, ale uwzględniamy to na tej głównej osi wojna totalna i silniej niż w 1995 roku podkreślamy stronę sowiecką, co robi strona radziecka, co robi strona sowiecka, żeby uniknąć tej wojny totalnej.
interesującym aspektem jest też włączenie koalicji antyhitlerowskiej. To jest coś, co dzisiaj najchętniej Federacji Rosyjskiej zamieciono by pod dywan, jak doszła do skutku koalicja antyhitlerowska, że było to możliwe tylko dzięki pomocy wojennej. Teraz z agendy całkowicie to zniknęło. Dzisiaj bardzo silne podkreślane są wyłączne zasługi Związku Radzieckiego w zwycięstwie. Może w troszeczkę złagodzonej formie, że główny ciężar ponosiła Armia Czerwona, stąd też ma największy udział w zwycięstwie. Tego na naszej ekspozycji nie wydyskutowujemy do końca, ale odnosimy się do pozostałości architektonicznych w naszym muzeum. W sali kapitulacji w 1987 roku umieszczono wielkie marmurowe tablice, na których napisane są nazwy jednostek radzieckich, które wyzwoliły Berlin. I były to naturalnie tylko jednostki Armii Czerwonej. I tu można odnieść wrażenie, że to zwycięstwo odniosły tylko oddziały radzieckie. Polskie jednostki pancerne, które także zdobywały Berlin, pozostają niewymienione. To kontekstualizujemy w drodze naszych tekstów, które mamy. A więc o tym można się już dowiedzieć. Ale to, co pozytywnie wystartowało w 2013 roku, co w dalszym ciągu jest pozytywnie przyjmowane wskutek najnowszych procesów politycznych, znajduje się pod pewnym ciśnieniem, dlatego że zmieniają się pewne przyporządkowania i wprowadzane są pewne dominujące narracje, na które my nie jesteśmy w stanie pójść. Dla Niemców jest to zawsze bardzo trudne i przez Niemców nie jest to zbyt ofensywnie prezentowane, ale ostatecznie prowadzi to do tej próby zbliżenia się do wyżań. Zmiana roli Związku Radzieckiego. Na początku wojny Związek Radziecki jest współsprawcą, a później, jak i inne kraje, Związek Radziecki staje się krajem napadniętym, w którym popełnione są straszliwe zbrodnie przez SS i inne jednostki. I z ofiary staje się mocarstwem zwycięskim. Na ile możecie Państwo coś takiego dyskutować, albo nie, czy nie wolno Wam o tym dyskutować, albo czy też bardzo szybko staje się jasnym, że lepiej jako Niemcy powinni się trzymać się od tego z daleka. Jak to się toczy? Jak to przebiega? Zasadniczo trzeba zdać sobie sprawę z tego, że oba dyskursy naukowe w Rosji i w Niemczech mają prawie żadne punkty styczne. To, co jest dyskutowane tutaj, nie jest odbierane w Rosji i odwrotnie. Są też odmienne pytania. Pan Wasiliew mówi o historii bitew. To jest to, co w Federacji Rosyjskiej w centrum i to interesuje Kreml. Całe badania nad Holokaustem nikogo w Rosji nie interesują. W 1995 roku był to też pewien problem koncepcyjny. Niemiecka wojna totalna przeciwko Związkowi Radzieckiemu była w Karlsruhe przedstawiana, a później w sali kapitulacji ludzie pytali się, dlaczego jako ofiara mogli zostać ostatecznie zwycięzcami. To próbowaliśmy na ekspozycji wyjaśniać i to było relatywnie łatwe, dlatego że po stronie rosyjskiej ten dyskurs zwycięski już był zawsze obecny, w Niemczech był tylko niedostrzeżony. Nie była to żadna blokada myślowa. W latach 80. dyskutowano w Niemczech, gdzie zdano sobie najpierw sprawę, że Wehrmacht uczestniczył w tych zbrojnych i była to tych zbrodniach, i że dyskutowano bardzo intensywnie nad winą i w konsekwencji postrzegano Związek Radziecki tylko jako ofiarę, nie dostrzegając, że Związek Radziecki był także podmiotem. Spór historyków niemieckich, w myśl którego nie wolno było zestawiać ze sobą obu totalitaryzmów. To pan Machcewicz o tym bardzo ładnie mówił, o tych dwóch flagach stojących obok siebie. Każdy historyk niemiecki w latach 80. powiedział, że to jest niemożliwe, bo to będzie relatywizacją, to będzie upodabnianiem. Myślę, że teraz lepiej sobie z tym radzimy.
ale w krótkiej wersji mówiąc, udaje się to tylko dlatego, że oba dyskursy stoją niejako obok siebie. To jest bardzo ważne hasło. To w maju mi się jeszcze raz nasunęło, kiedy byłem w Moskwie, kiedy dyskutowaliśmy inne kwestie. Ale troszeczkę mówimy obok siebie, bo pewne dyskusje toczone w innych kraju, w innym kraju, to są u nas dyskusje zachodnie, czy o Krymu, czy o Ukrainie, można było odnieść wrażenie, że Rosjanie w ogóle nie rozumieją, o czym mówimy, ponieważ nie uczestniczą w tym dyskursie. Nie napotyka się na coś, co wprawdzie jest nieprzyjemne, ale jest znane. Nie, raczej można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że pewne rzeczy są tak, a nie inaczej, gdzieś indziej dyskutowane. W Niemczech ukazała się książka historyk Claudii Weber na temat paktu. Czerwona linia książki to to, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie jest wydarzeniem, które wyrosło z tamtych dni, z tamtej sytuacji, ale że była to bardzo długo kontynuacja niemiecko-rosyjskiej, niemiecko-sowieckiej kolaboracji i współpracy w uciskaniu krajów sąsiednich. I to robi największe wrażenie w tej książce. Jeżeli jej nie znacie, to może będziecie Państwo mieli okazję zajrzeć do niej. To jest to, co w Moskwie i w Karlsruhe sprawia jeszcze problemy. Mówiliśmy teraz już dużo o obrazach historii, ale chciałbym do tego teraz wrócić. Teraz do pana Machcewicza, pani Markotiny, pana Wasliewa. Mamy do czynienia po części z jednorazową zmianą koordynatów politycznych, które prowadzą do zmiany narracji. Mamy tutaj do czynienia z wieloma zmianami tych perspektyw. Nie chodzi mi teraz o to, żeby to oceniać, czy jest to pozytywne, czy negatywne, tylko jest kwestia tego, jak to można uchwycić. Co nagle znika z narracji, co było ważne w poprzedniej narracji, co ma konotację polityczną. To, że znika to zupełnie, to nie jest zupełnie w porządku, bo jednak było przedtem ważne. Zadaję teraz teoretyczne pytanie, ale jeżeli pan mógłby nam podać poszczególne przykłady i powiedzieć, że to jest szczegół narracji, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o jego konotację polityczną dla debat, które prowadzimy, albo narodowych, jeśli chodzi o historię, albo w debacie o tworzeniu wystaw muzealnych. Może pan Machcewicz zacznie, a potem przejdziemy do kolejnych rozmówców. Spotkało Muzeum II Wojny Światowej jest najbardziej takim namacalnym i najbardziej konkretnym przykładem, jak polityka wpływa na muzea i na narrację historyczną. Właściwie zanim jeszcze to muzeum zostało otwarte dla publiczności, kiedy jeszcze tylko mówiliśmy o projekcie wystawy, on był bardzo gwałtownie, bardzo ostro atakowany przez polską prawicę. Przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość i samego Jarosława Kaczyńskiego, który, jak się okazało, bardzo się historią interesuje i bardzo się naszym muzeum też od początku interesował. Ale to, co jest może najciekawsze, że większość ataków na muzeum, które tworzyłem, nie dotyczyło jakichś konkretnych spraw. Dotyczyło generalnego podejścia, czyli tego, że chcieliśmy w ramach wystawy muzeum pokazać nie tylko polskie doświadczenia, ale doświadczenia innych narodów. I to było jakby fundamentalnie odrzucane. Nasi adwersarze mówili, że muzeum, które powstaje w Polsce za polskie pieniądze, powinno wyłącznie pokazywać polską historię. Bo jeżeli w ramach tej samej wystawy pokażemy cierpienia innych narodów w czasie wojny, czy ruch oporu organizowany przez inne podbite narody, to wtedy polska wyjątkowość, zarówno jeśli chodzi o cierpienie, jak i bohaterstwo, będzie zatarta, będzie pomniejszona. Moje podejście było fundamentalnie inne. Ja uważałem, że cechy wyjątkowe polskiej historii można najlepiej pokazać na szerszym tle, gdy pokażemy Polskę obok innych narodów. I to był ten spór na najbardziej fundamentalnym poziomie. Oczywiście to w takich najbardziej skrajnych formach przybierało, no powiedziałbym, kuriozalne
kształty, bo na przykład Jarosław Kaczyński w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że Muzeum II Wojny Światowej nie jest polskim muzeum, że zostało narzucone Polsce przez Niemcy i że jest prezentem Donalda Tuska dla Angeli Merkel. No i oczywiście możemy się z tego śmiać, być może, chociaż dla mnie to nie było osobiście bardzo śmieszne, ale to oddaje pewien sposób myślenia o historii i także oddaje pewien język, czyli język radykalizmu, który właściwie oddala się od faktów tak bardzo, że trudno podejmować racjonalną dyskusję na temat tego, co w tym muzeum naprawdę jest. Drugi nurt ataków na muzeum to był taki, że koncentrujemy się na cierpieniach ludności cywilnej, a powinniśmy pokazywać głównie bitwy polskich żołnierzy i że pomniejszamy w ten sposób polski wkład zbrojny w trakcie II wojny światowej. Potem, gdy zostałem już usunięty z muzeum, rozpoczęły się konkretne zmiany i one też są interesujące, bo pokazują, w jakim kierunku zmieniana jest i jak jest skonstruowana ta nowa narracja historyczna. A więc Prawo i Sprawiedliwość krytykowało to, że na końcu wystawy jest pokazane są straty ludnościowe poszczególnych państw i że one są pokazane w liczbach bezwzględnych i w tych liczbach bezwzględnych to Związek Radziecki jest na pierwszym miejscu, bo prawda, zginęło 27 milionów radzieckich obywateli. A przed Polską są nawet Niemcy, bo straty ludnościowe były większe. I to jest absolutnie niedopuszczalne. No i co zrobiono? Zmieniono tą statystykę. Teraz na plan pierwszy wysunięto straty procentowe wśród ludności cywilnej. I w tej statystyce Polska jest na pierwszym miejscu. Dodano nowe elementy dotyczące ratowania Żydów przez Polaków. Dodano informację, że Polacy mieli uratować w czasie wojny ponad 100 tysięcy Żydów. Historycy wiedzą, że na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką nie przeżyło więcej niż maksimum 40-50 tysięcy Żydów, a część z nich w obozach niemieckich. Czyli no jest to przykład całkowitego fałszerstwa historycznego. Co jeszcze? Była na przykład jest taki dział muzeum dotyczący ruchów partyzanckich. Pokazywaliśmy partyzantów polskich, partyzantów radzieckich, jugosłowiańskich i francuskich. I przy partyzance radzieckiej była informacja zgodna z faktami historycznymi, że przez szeregi partyzantki radzieckiej przewinęło się 500 000 ludzi. No i było oczywiste dla zwiedzającego, że partyzantka radziecka była bardziej masowa niż partyzantka polska. I po prostu usunięto z muzeum dokładnie to zdanie, w którym była mowa o 500 tysiącach radzieckich partyzantów. No, dodano nowe fragmenty wystawy, na przykład o cierpieniach polskich księży zamordowanych przez Niemców, mimo że ten temat już wcześniej był, ale chciano, żeby o księżach katolickich było więcej. I to jest ten taki najbardziej konkretny poziom zmian, który można prześledzić na przykładzie Muzeum II Wojny Światowej. Ale dzieją się także na innych planach interesujące rzeczy. I tutaj często dochodzi do bardzo sprzecznych wydarzeń, sprzeczne wątki obok siebie współistnieją. Z jednej strony obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości używa karty antyniemieckiej. Przypomina się o niemieckich zbrodniach. Polski rząd wysuwa żądania, żeby Niemcy zapłaciły reparacje wojenne. A z drugiej strony antykomunizm rządzącej prawicy sprawia, że ogromnie wiele wagi się poświęca upamiętnianiu ugrupowań przede wszystkim antykomunistycznych. I paradoksalnie nawet tych, które kolaborowały z Niemcami. Bardzo głośna sprawa Brygady Świętokrzyskiej. To była formacja zbrojna utworzona przez skrajnych nacjonalistów, moim zdaniem po prostu polskich faszystów. Możemy o tym dyskutować. Ja jestem gotów wytłumaczyć, że byli to faszyści, Narodowe Siły Zbrojne. I Brygada Świętokrzyska została utworzona we współpracy z Wehrmachtem i Gestapo. I na początku 1945 roku razem z Niemcami, razem z Wehrmachtem wycofała się z Polski przed ofensywą Armii Czerwonej. Niemcy szkolili na przykład żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej i jako spadochroniarzy przerzucali ich na drugą stronę
frontu, gdzie mieli podejmować akcje dywersyjne przeciwko Armii Czerwonej. Moim zdaniem czysty przypadek kolaboracji z Niemcami. I premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki rok temu złożył w Monachium wieńce na grobach dowódców Brygady Świętokrzyskiej, a w tym roku prezydent polski Andrzej Duda objął swoim patronatem obchody rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej. Więc jakby z jednej strony antyniemieckość obecna w dyskursie publicznym, tym forsowanym przez rząd, a z drugiej strony antykomunizm, sympatie ideowe, polityczne obozu rządzącego, które sprawiają, że formacja antykomunistyczna, nawet jeżeli kolaborowała z Niemcami, jest tą tradycją, do której warto nawiązywać. Vielen Dank und Herr Marcewicz für die praktischen Beispiele. Sie haben auch gehört. Dziękuję serdecznie za te praktyczne przykłady. Słyszeliście Państwo, że nie wszędzie pojawia się zgoda na to, co się odbywa również w Polsce. Ale przejdźmy teraz do pani Makotiny. Pani już nas ostrzegała bardzo praktycznymi przykładami, co może zniknąć jako perspektywa w momencie, kiedy prezentacja historyczna i narracja za bardzo idą za zmianami politycznymi i za nowymi potrzebami. Tak, tego, co należy przedstawiać. Ale może mogłaby nam pani zwrócić uwagę na dwie, trzy sprawy, które są symptomatyczne, czy też które szczególnie dobrze pokazują, co się zmieniło. I może z takim małym niuansem. Mówiliśmy najpierw tak bardzo ogólnie o tym, co się zmieniło przez osiągnięcie niezależności, ale Litwa stała się niezależna prawie 30 lat temu i w Polsce widzieliśmy, że w czasie niepodległości zmieniały się też zapotrzebowania polityczne. I pan tutaj... Chętnie odpowiem na pańskie pytanie, ale do dyskusji panelowej należą także kontrowersje, stąd też chciałabym odnieść się do moich przedmówców, do pana Mory i do pana Wasiliewa. Chciałabym nie zgodzić się z tobą, Jörg. W jednym punkcie nie mogę się z tobą zgodzić. Mówiłeś o tym, że Rosji nie ma zainteresowań badaniami nad Holokaustem. Tu chciałbym się sprzeciwić i powiedzieć, istnieją w Rosji zainteresowania badaniami nad Holokaustem. Są projekty społeczne, są projekty oficjalne, gdzie tematem jest Holokaust na ziemiach okupowanych. Jest także duże muzeum żydowskie, tak zwane Centrum Tolerancji w Moskwie, gdzie ta historia jest prezentowana. Generalnie krytycznie chciałabym podnieść, że gdy mówimy o pamięci innego kraju, i to dotyczy mnie też samej, gdy mówię o Litwie, to pytanie jako historyk sama sobie stawiam, jak mówię o pamięci tak zwanych Litwinów, jak mówię o pamięci Rosjan. Czy nie musimy tutaj rozróżniać. Pan Wasiliew narysował nam tutaj dosyć jednolity obraz. Myślę, że na pewno powinniśmy pójść krok wstecz i zapytać się, z jakiej perspektywy mówię, jaka jest moja własna pozycja, jak oceniam tę pamięć, co jest pamięcią właściwą, co jest pamięcią fałszywą. To dotyczy też niejako krytyki tej pamięci, która podnoszona jest ze strony niemieckiej pod adresem Rosji, że chodzi tylko o heroizm, że chodzi tutaj o ofiary, że chodzi o Związek Sowiecki, a że powinno się także myśleć o zbrodniach i ofiarach totalitaryzmu sowieckiego. Ale co daje nam zrównanie obu totalitaryzmów? Co to oznacza dla ocalałych? Co oznacza to dla żydowskich ocalałych? Co oznacza to dla rosyjskich żołnierzy, dla ich bliskich? Jak mają sobie poradzić z tymi nowymi obrazami? Czy wtedy mają sobie powiedzieć, uczestniczyłem w nie tej wojnie, nie byłem wyzwolicielem? To jako historyk zajmujący się pamięcią należy sobie zawsze uzmysławiać. Muzeum musi zapytać siebie, jaką ma funkcję, jaką ma logikę, jaki jest jej cel. Jest kilka gatunków muzeów. Jednym typem to jest muzeum jako świątynia.
Tu nie chodzi o przekazanie bezpiecznej wiedzy historycznej, o przekazanie wiedzy, nie. Tu chodzi o to, aby wskutek narracji skonsolidować społeczeństwo. I taka jest rola Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Parku Zwycięstwa w Moskwie. Możemy to krytykować, że jest to czysta historia sowiecka, że jest to wystawa reliktów, ale musimy zapytać siebie, czego oczekują odwiedzający, czego tam chcą. Czy chcą może taką historię usłyszeć, czy jest to ta narracja, którą znają, może jest to historia ich rodzin. Chcieliby utwierdzać się za pomocą tych obrazów, za pomocą tej historii. Jeżeli dekonstruujemy jakieś muzeum jako historyk, to pierwsze pytanie, które należy sobie postawić, jest pytaniem o funkcję, o gatunek tego muzeum. Jest jeszcze inny gatunek muzeum, miejsce nauki, miejsce edukacji. Miejsce, które dostarcza prawdy niewygodnej. W Rosji takie muzea istnieją. Takie muzea istnieją też na Litwie. Najlepszym przykładem na to jest Muzeum Żydowskie w Wilnie. Jeżeli chodzi o muzea typu Muzeum Sił Zbrojnych, nie, to jest typ muzeum, które przyczynia się do nation building. Tu w takim muzeum nie istnieje żadna logika pacyfistyczna, bo tu chodzi o zaprezentowanie potęgi narodu. I tak heroizowane jest to nie tylko w Rosji, nie tylko w takich muzeach, ale jest to też Imperial War Museum w Anglii, jest to Muzeum Wojny w Kownie na Litwie, tam też mamy różne typy broni, czołgi i tak dalej. Ta własna dynamika, ta własna logika i ta świadomość muzeów musi być przez nas stale uwzględniana, jeżeli mówimy o obrazach. Potem mamy jeszcze memoriały, to jest kolejny gatunek. Tu nie chodzi o przekazywanie wiedzy, tu chodzi o żal i te muzea działają bardzo silnie, emocjonalizujące. Jeżeli chodzi o pamięć rosyjską, tu chciałem wyjaśnić. Te narodowo-patriotyczne, populistyczne tendencje nie powinniśmy przeceniać. Pan Putin może mówić, co chce, ale musimy zajrzeć do podręczników rosyjskich. Według mnie jest tam napisane o pakcie Ribbentrop-Mołotow i napisane jest, że było to zielone światło dla napaści Hitlera na Polskę 1 września 1939, a więc to jest w tych podręcznikach. Nie jest to żadną miarą tabuizowane. Dlaczego ludzie Putina dzisiaj w ten sposób określają to jako triumf, to pytanie, które bardzo silnie łączy się z polityką bieżącą. Podobnie jak w dyskusji niemieckiej. Pański zarzut odnośnie tej perspektywy na pakt Ribbentrop-Mołotow i jego przyporządkowanie do długiej kontynuacji relacji niemiecko-rosyjskich. Tu jako historyk naturalnie należy się zapytać, dlaczego mówimy o stosunkach niemiecko-rosyjskich, gdy mówimy tutaj o relacjach nazistowsko-sowieckich. Sytuacja w 1939 roku jest sytuacją niepowtarzalną, jednorazową. Nie było jej wcześniej, nie było jej podczas rozbiorów polskich, nie było. Nie ma jej także i dzisiaj. Była to sytuacja bezprecedensowa, prowadząca do bezprecedensowanych zbrodni na europejskich Żydach. Dlatego też chciałabym się nie zgodzić z tym, że to wpisuje się do długiej historii relacji niemiecko-rosyjskich czy do długiej współpracy niemiecko-rosyjskiej. Rzeczywiście w Rosji istnieją wśród historyków dwie pozycje spojrzenia na pakt. Jedni mówią, że było to konieczne dla zyskania na czasie, dla zyskania bezpieczeństwa. Stalin na wojnę nie był przygotowany. Inna pozycja mówi z kolei, że to były to ekspansjonistyczne zachcianki Stalina. Prawda będzie leżała gdzieś po środku. Nie powinniśmy także pomijać kontekstu narodowego, gdy mówimy o pakcie. I tu naturalnie umowa monachijska jest też bardzo ważna. I to nie jest narracja rosyjska. To jest rzeczywiście w niemieckiej historii najnowszej bardzo obecne, że zaczyna się od tego, gdzie tu mówimy o wybuchu przemocy, o rozbicie Czechosłowacji. I patrzyłabym na to jako bardzo problematyczne. Gdy jako historyk umowę monachijską traktujemy jako prekursora paktu Ribbentrop-Mołotow, naturalnie natychmiast człowiek zostaje nazwany
rozumiejącym Putina albo relatywistą. Nie. Patrzę na zegarek. Przełomy i przemiany na Litwie. Należy uzmysłowić sobie, że ta perspektywa ofiary, a więc Litwa jako ofiara dwóch dyktatur, to było raz inicjatywą społeczną. Muzeum Zagłady w Wilnie powstało z inicjatywy albo na fali entuzjazmu Stowarzyszenia Więźniów Politycznych Deportowanych. Ważne było dla nich, aby opowiedzieli swoje cierpienie. Nim historycy zaczęli, oni zaczęli budować swoje muzeum i później zostało to niejako przeniesione do narracji państwowej. Przełom w czasach sowieckich. Ta perspektywa Litwy jako ofiary to też był bardzo silny motyw w historiografii rosyjskiej, w rosyjskiej kulturze pamięci. Litwini przedstawiani byli jako bohaterowie. O żydowskich litewskich ofiarach nie mówiono, ale to skutkuje dzisiaj. Taka jest pamięć. Na Litwie byliśmy tylko ofiarami, nie byliśmy sprawcami. Tutaj dziękuję, naturalnie dorzucę te badania nad Holokaustem. Naturalnie masz rację, istnieją one w Federacji Rosyjskiej, ale muzea robią coś w rodzaju publicznego przekazu historii. Dobrze, wyjaśniłem to. Moje muzeum jest bardzo publiczne, ja uwiązany jestem w te struktury państwowe Federacji Rosyjskiej i tu badania nad Holokaustem nie odgrywają żadnej roli. Wspieraliśmy projekty, mamy takich referentów u nas, to wszystko jest możliwe, ale aktualnie można zauważyć, że te punkty zaczepienia, gdy patrzymy z perspektywy niemiecko-rosyjskiej na te wydarzenia, to każda ze stron wyciąga własne aspekty i to po stronie rosyjskiej jest to zawsze ten aspekt militarny i kończy się to zawsze tylko tym, że wojna jest czymś strasznym. Twój dziadek musiał iść na wojnę, mój dziadek musiał iść na wojnę, dla obu rodzin było to straszne, a teraz wypijmy za pokój. I to poznawczo nie prowadzi do niczego. W każdej w takiej sytuacji jest to bardzo przyjemne, ale to się odsuwa, wszystko w czasie, opóźnia. Jeszcze jeden punkt i to nawiązuje do tego, co stało się ostatnio w Gdańsku i co ciągle się tam jeszcze dzieje. Ja zauważam, że to, co publicznie robimy u nas w muzeum, co robić możemy, zaczyna się przekształcać w bieg jałowy. Mamy u nas Rosjan, mamy także Ukraińców i Białorusinów, którzy uczestniczą w naszym muzeum. Jak ich sprowadzam i gdzie siedzą na podium, to nie wypowiadają się merytorycznie. Są to frazesy. Jest jeszcze gorzej, jeżeli w pierwszym rzędzie stoją pracownicy ambasady. I to jest odzwierciedleniem publicznego dyskursu w każdym z tych społeczeństw, że mianowicie o pewne rzeczy nie należy pytać, pewne rzeczy nie są wspomniane. Katia ma rację. Naukowiec ma prawo pytać o wszystko. To stanowi charakter nauki. Ale ten ruch naukowy w każdym z tych krajów jest inny. W Federacji Rosyjskiej, na Litwie, w Niemczech, gdziekolwiek indziej. I my to czujemy. Ponieważ mówimy o prezentacjach muzealnych i mówimy o możliwościach, jakie mają muzea. I tu widzę, że my znajdujemy się aktualnie w martwym punkcie. Przede wszystkim ja bym chciał podziękować pani Machutinę za te tak zwane zarzuty, ale ja chciałem też o tym mówić tylko troszeczkę później, o tym, że oczywiście nie możemy zredukować całą narrację rosyjską na temat II wojny światowej tylko do tego, co mówi Putin i co jest przedstawione w muzeumach państwowych. Oczywiście istnieją inne instytucji, inne narracje, społeczeństwo nie jest takie homogenistyczne, nie jest takie jednorodne. I są różne głosy. Ну, Росія, режим політичний, може є авторитарним, але не тоталітарним. Для того ж існує різні позиції. Ну, наприклад, існує такі в моєму університеті, в Вищій школі економії, існує центром бадань другої невеликої війни вітчизняної, другої
войны световой, истории и социологии другой войны световой. И он проводит споры разных конференций, выдает ксеншки, то и на абсолютно нарации. И с ней фундация Холокауст, и с ней катедра бадань Холокаусту и геноцидов, например, на, в Российском университете панствовом гуманистичном. И так далее. Еще варто звучить увагу, например, на российское кинопопулярное. То можем мы дискутовать, яка ж там якость артистична. Але чекаво же в тим кине можем увидеть спору таких вонтков, которых не забачимы, например, в экспозициях музеума. Вонтек репрессии и штрафных батальонов, так званых, и так далее. Очевидно, тут не вшиску есть так еднозначне. А ежели мувимы о манипуляциях политичных, но яки, с якими манипуляциями политичными мамы дочинение раз на, ну, с тем тематом мамы Терас в России. Моим зданием же главным таким впливом политичным на нарацию о войне есть утожсамение России и Звездского Родицкого. То фактично о тым юж мувили. То фактично была война между Звездским Родицким и Чечен-Ржечен немецком. То не была война между россиян и немцами. Терас, очевидно, в нарации такие официальные, можно мы слышать, то была наша война. То была война нашего народа. Якого народу? Народу Сполучесной Федерации Российской, а может народу Узбекистану, Туркмении и Литвы, которые тоже участничали в ружный способ панство над Балтийским в той войне. Но то очевидно, то может быть еще тематом для огромной дискуссии, как выгляда нарация войны в ружных республиках былого Звездского Родицкого. Фактичнее только дискурс «Великий войны учижняный» иснее опроч России, иснее еще только на Беларуси. Вот в России и в Беларуси еще можем слыхать о «Великий войны учижняный». В иных републиках былого Звездского Родицкого, каждая республика ищет теж шука якого ж своего дискурсу, яки ж свои нарации на тем темат. И то теж цікаве питання до бадань, до дискусії. Ну, очевидно, політизація ще полягає на тим, на акцентуванні звичайства, що акцент зроблений на звичайстві, і, очевидно, акцент на справах мілітарних в дискурсі офіційному, очевидно. Я теж чим би підкреслити, що існує, очевидно, бадання і інших аспектів війни, але в дискурсі мілітарним, прежде всього, битви і звичайство. А для чого? З пункту відзення політичного, для того, щоб показати, що панство російське завжди було моцно і завжди вичинжало, коли мало твердо, моцно, центральну владу. Так? Ну, теди і зараз, очевидно. Ну, то так. Дякую. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Jestem panu bardzo wdzięczny za to, państwu bardzo wdzięczny za to, że odpowiedzieliście też na to, co mówiliście nawzajem, bo to nam pokazuje, gdzie znajdują się problemy na różnych płaszczyznach. Mamy różne obrazy historii, ale jest jeszcze kwestia, jakie przedstawiamy. To na to wszystko ma wpływ polityka. Ale ponieważ również państwa chcielibyśmy dopuścić do dyskusji, to przeskoczę teraz do naszej ostatniej rundy dyskusji. Proszę o niezbyt długie odpowiedzi. Gdzie leżałyby możliwości, ale również granice międzynarodowej współpracy, jeżeli chcielibyśmy się starać o porozumienie dotyczące obrazów historii i przedstawiania muzeów? Czy w ogóle jest
można opracować wspólną narrację europejską na temat II wojny światowej, jak ona oddziaływała, czym była, czy jest to jakaś ambicja, której w ogóle nie da się zrealizować w dzisiejszych czasach. Mamy dwustronne komisje historyków, które dokładnie próbują to robić. Czy możemy dawać wspólne wypowiedzi do podręczników historii? Czy to jest romantyczny punkt widzenia? Czy bardzo szybko dochodzimy tutaj do granic? Celem, czy może celem takich debat powinno być to, abyśmy wszyscy zrozumieli, że istnieją różne narracje narodowe i dlaczego one istnieją. I że w obrębie tych narracji narodowych mamy jeszcze sprzeczne ze sobą podnarracje, tak jak pani Makotina nam to przedstawiła. Co ta suma? Patrzenie na historii, debaty i tworzenia muzeów. Co można osiągnąć, patrząc na to realistycznie? I co powinno być celem tego, co robimy? Czy powinniśmy być uświadomić sobie to, że nasza narracja jest jedną z możliwych, która stara się o autentyczność, ale też świadomość tego, że te same rzeczy, te same lata z innej perspektywy i słusznie mogą wyglądać zupełnie inaczej. Zaczniemy teraz na odwrót. Pan More, może pan zacznie? Już teraz nie jest tak, że każdy ma 3 do 5 minut, tylko raczej krótka, precyzyjna odpowiedź odnosząca się do konkretnego problemu, konkretna teza. Potem będziemy mieli pytania od publiczności i potem będziemy mogli to skorygować. Wszystko dziękuję. Wspólna narracja to nie funkcjonuje. Nie damy rady. I ja osobiście wcale nie uważam, żeby to było konieczne. Raczej chodzi o to, aby do tej narracji o tym samym wydarzeniu włączyć możliwie jak największą liczbę różnych aspektów, ale i tak trudno jest zastanowić się nad wydarzeniem, o którym wszyscy mówią. Mieliśmy na przykład bardzo dobrze, dydaktycznie przygotowaną wystawę Różne wojny z 6 perspektyw. To przedstawiliśmy naszej Radzie Naukowej. Dlaczego? Nasi rosyjscy koledzy zapytali, dlaczego różne wojny? I na tym się to skończyło. I to pokazuje, jak różnie jest to datowane. Mieliśmy pytanie o początek wojny, można też zapytać o koniec wojny. Mieliśmy tutaj historię wojskowości, historię ofiar, albo na przykładzie Niemiec. Tutaj nie ma jednego, jedynego muzeum II wojny światowej. Nie. My w muzeach przedstawiamy raczej czas III Rzeszy i to dyskutujemy, ale nie mamy Muzeum II Wojny Światowej. Kropka. A więc wspólna narracja jest niemożliwa. Uważam, że z jasnych powodów politycznych teraz chyba taka wspólna narracja i takie muzeum, które by przedstawiło taką wspólną narrację, jest raczej niemożliwe. Ale teoretycznie, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką fantazję, to ja mogę normalnie sobie wyobrazić, jakby to wyglądało. I dlatego już mamy takie narzędzie teoretyczne w historii, w wiedzy historycznej. Mamy różne kierunki tak zwanej related history, historii przeplątanej, historii transferów, tak zwane histoire croisée i tak dalej. To cały mainstream, powiedzmy, cały mainstream nauki historycznej dzisiejszej polega na tym, żeby szukać sposoby stworzenia narracji historycznej poza perspektywą narodową. I na taką podstawie i oczywiście wojna, zwłaszcza wojna światowa, jak najbardziej pasuje dla, na przykład, dla histoire croisée, dla historii transferu.
transferów. Tylko trzeba zrobić akcent oczywiście nie na historii militarnej, a na antropologii historycznej, na życie ludzi. Jak faktycznie wyglądało życie ludzi w świecie podczas wojny światowej. I na podstawie takiej historii transferów to można zrobić taką bardzo ciekawy muzeum, tylko no niestety trzeba poczekać troszeczkę czasu. Dziękuję. Frau Mochotina, bitte. Ja, also damals historyk. Na historię nie patrzymy jako coś danego, ale przede wszystkim jako konstrukcję. Pojawia się pytanie, kto konstruuje tę wspólną europejską pamięć. I to jest problem, z jakiej perspektywy przemawiamy. Mamy zachodnioeuropejskie wspomnienie o Holokaustu, mamy wschodnioeuropejską pamięć o Holokauście. Także ponad granicami narodowymi dyskursy przebiegają, zgodne, sprzeciwne, i także w Niemczech nie ma zgodności, jest różnica między zachodnią a wschodnią kulturą pamięci, kultura pamięci wypędzonych i tak dalej. Z tego trzeba zdawać sobie sprawę. Faktem jednak jest, ponad 70 lat po zakończeniu wojny w Europie nie ma wspólnej pamięci, nie ma adekwatnej pamięci o tym wydarzeniu. Istnieje raczej pole minowe pamięci albo pole bitwy pamięci, gdzie różne aspekty albo różne potyczki się ze sobą zderzają. I tu często pamięć o wojnie wykorzystywana za argument dla bieżącej polityki. Pyta pan, co można zrobić? Jako historyk można jednak coś zrobić. Można popracować nad tym, żeby na przykład nie uprawiać arytmetyki ofiar, mówiąc tyle, a tyle ofiar było po stronie polskiej, tyle, a tyle po stronie rosyjskiej, tyle, a tyle Ukraińców. I że się to potem przeciwstawia sobie, własne cierpienie przeciwko cierpieniu innych. To, jak wiemy, doprowadzi do hierarchii ofiar, do konkurencji ofiar. Można się wymieniać, można wypracować nad wymianą, szczególnie wśród młodej generacji. To jest najważniejsze. Gdy spotykają się młodzi ludzie, nie ma jeszcze żadnych utrwalonych opinii i mogą ze sobą rozmawiać. I mogą wymieniać także historię swoich rodzin. I mogą tym samym uzyskać świeże spojrzenie na przeszłość. I tu powiedziałabym, że od tego należałoby zacząć, żeby wymieniać się obrazami. Wymiana, która przedstawiać będzie pamięć nie jako coś sakralnego, ale jako coś, o co należy krytycznie pytać. Ja myślę, że nie istnieje jedna europejska pamięć historyczna. Istnieją przede wszystkim pamięci narodowe, poszczególnych narodów, które są kształtowane i przez indywidualne doświadczenia przekazywane z pokolenia na pokolenie, po prostu w takim wymiarze rodzinnym, poprzez edukację szkolną, która przede wszystkim dotyczy dziejów danego kraju, poprzez publiczne upamiętnienia, które w każdym kraju dotyczą przede wszystkim historii tego konkretnego kraju. Ale to oczywiście nie oznacza, że nie możemy próbować poza tą wąską narodową perspektywę wykraczać. Były przecież w historii Europy takie wydarzenia, które splatały ze sobą często w sposób dramatyczny wiele narodów. Takim wydarzeniem była II wojna światowa, więc trudno opowiadać o II wojnie światowej, czy nawet o losie Polski w II wojnie światowej, wyłącznie pokazując polską historię. Ja, gdy już ponad 10 lat temu wysunąłem publicznie pomysł stworzenia w Polsce Muzeum II wojny światowej, to jako jeden z głównych celów przedstawiałem właśnie włączenie polskich doświadczeń historycznych, które są słabo znane albo w ogóle nieznane w Niemczech czy w Europie Zachodniej, do narracji ogólnej na temat całej II wojny światowej. Jeżeli państwo pojedziecie do Gdańska, no to zobaczycie, że w tym muzeum Polska zajmuje miejsce
dominujące, tam jest najwięcej na temat Polski, ale właściwie wszędzie polskie doświadczenie jest połączone z doświadczeniami innych krajów. Ten pomysł pokazania Polski na tle innych krajów został oczywiście odrzucony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że mimo wszystko to muzeum jest triumfem takiej właśnie jakby historii z jednej strony koncentrującej się na doświadczeniach jednego narodu, czyli Polaków, ale pokazanych na szerszym tle. Ponieważ mimo wszystkich zmian, które rząd Prawa i Sprawiedliwości do tej wystawy wprowadził, nadal w 99% to jest ta oryginalna wystawa i ci, którzy ją zwiedzają, to potwierdzają, że ten oryginalny przekaz jest widoczny. Więc myślę, że to jest przykład tego, jak można łączyć historię narodową z historią europejską. Powiem jeszcze taką anegdotkę, że jak pracowaliśmy nad wystawą przez wiele lat, to zawsze mieliśmy taki dylemat, jeden z najważniejszych, czy nie wchodzimy w zbytnie szczegóły dotyczące polskiej historii. Czy to będzie zrozumiałe dla zwiedzających z zagranicy. I stworzyliśmy sobie taką wirtualną figurę zwiedzającego, który musi zrozumieć wystawę. I tą figurą był Portugalczyk, turysta z Portugalii. Dlaczego z Portugalii? Bo jest to na przeciwległym krańcu kontynentu europejskiego w stosunku do Polski. Portugalia nie brała udziału w II wojnie światowej. Więc jakby staraliśmy się ten nasz przekaz o polskiej skomplikowanej historii pokazywać w taki sposób, żeby zrozumiał to każdy Europejczyk, nawet Portugalczyk. Jeszcze jedna refleksja, którą się chcę podzielić, w sumie optymistyczna. Muzeum II wojny światowej miało Międzynarodową Radę Naukową z historykami z różnych krajów, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, Francji, Wielkiej Brytanii, ale także Rosji i Niemiec. Byłem zresztą za to atakowany przez prawicę, że zaprosiłem zagranicznych historyków do Rady Naukowej, że powstała groźba, że polska historia znajdzie się w obcych rękach. Ale mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że dochodziło do wielu dyskusji i sporów na posiedzeniach Rady Naukowej, ale te spory nigdy się nie układały według kryteriów narodowych. One zawsze dotyczyły jakichś konkretnych spraw, a nigdy to nie było tak, że na przykład historyk rosyjski, notabene nie był to historyk oficjalny, rządowy, ale całkowicie niezależny, że historyk rosyjski chciał, nie wiem, wybielać Stalina, albo historyk niemiecki chciał pomniejszać zbrodnie niemieckie. Wręcz odwrotnie, w tym ostatnim przypadku historyk niemiecki jakby postulował, żeby akcentować pewne niemieckie zbrodnie jeszcze wyraźniej. Także w sumie myślę, że był to optymistyczny i udany przykład współpracy międzynarodowej, która oczywiście w pewnym sensie się rozbiła w wyniku pewnego zwrotu politycznego, do którego w Polsce doszło, ale myślę, że muzea trwają dłużej niż rządy. Ta wystawa jeszcze jest do zobaczenia w Gdańsku i nie tracę nadziei, że ona kiedyś prędzej czy później wróci do swojego oryginalnego kształtu. Ich finde es eigentlich. Uważam to bardzo, że to bardzo piękne i przekonujące. Słyszał pan to po aplauzie też, ale tak samo się czuję, bo przecież nie jeżdżę po świecie i nie idę do muzeum w innym miejscu, żeby zobaczyć to samo, co znam z domu. Wchodzimy do muzeów z pewną ciekawością, bo chcemy dowiedzieć się czegoś nowego. Chcemy rzeczy obejrzeć, ujrzeć trochę inaczej. Mamy teraz trochę mniej czasu niż myślałem, ale oczywiście teraz mamy mnóstwo zgłoszeń. Ja pójdę z mikrofonem, przejdę na salę. Tutaj zawsze jest świetnie przygotowane. Prosiłbym państwa, żeby nie mówić zbyt długo. Jeżeli macie państwo konkretne pytanie, to prosimy o nie. Dobry wieczór. Nazywam się Saudrus Paul. Sam jestem z Litwy. Studiowałem historię na Uniwersytecie w Wilnie i mój komentarz dotyczy tego, co powiedziała pani Makotina. Nie zgadzałbym się ze wszystkim, co pani powiedziała. I
widzę tutaj takie błędy w faktach. Powiedziała pani, że II wojna światowa właściwie została jakby wygaszona w historiografii litewskiej. To jest nieprawda. Również w podręcznikach litewskich jest napisane, że 1 września było początkiem II wojny światowej. Ale to może nie jest takie ważne. Dużo ważniejsze wydaje mi się wskazówka pani, co pani kilkakrotnie podkreślała, że w Muzeum Okupacji i Ruchu Oporu teraz nie zostały przedstawione Holokaust i okupacja niemiecka. Myślę, że to zdjęcie, które pani pokazała z tym napisem rok 1943, pochodzi z celi, gdzie przedstawiony jest Holokaust i okupacja niemiecka. Nie wiem, czy ma pani dostęp do źródeł litewskich, ale ta wystawa na temat Holokaustu i okupacji została otwarta w 2011 roku przez prezydenta Skubilusa. A ponadto mówiła pani o drodze bałtyckiej jako wyrazie zrównania okupacji niemieckiej i sowieckiej. Myślę, że to się w ogóle nie zgadza, bo to, co wtedy powstało 30 lat temu, myśmy obchodzili teraz 30. rocznicę pokojową. To była wola życia w pokoju. I też ta niesprawiedliwość, która powstała przez Pakt Ribbentrop-Mołotow, trzeba było o tym mówić, bo długo o tym milczano. Trzecia rzecz to wskazówka na tą ciągłość od czasów sowieckich do teraz, że Litwa postrzega siebie samą jako w roli ofiary. To też nie jest zgodne z prawdą. W roku 2011 rząd litewski wprowadził tak zwaną ustawę dobrej woli. Chodziło o rekompensatę dla gmin żydowskich. To była uchwała. Teraz mieliśmy uchwałę parlamentu litewskiego, że rok 2020 będzie rokiem historii żydowskiej. Na Litwie odbędzie się wiele dyskusji, wiele wydarzeń. I myślę, że na Litwie stwierdzono naprawdę, że klucz do pojednania leży w krytycznym podejściu do historii. I te pani uwagi, państwa uwagi na temat paktu Ribbentrop-Mołotow, to pokazuje, że Rosja nie zrozumiała jeszcze, że jakby pojednanie leży w podejściu do tego paktu. To w Niemczech wygląda inaczej. Łączy się to z krytyczną oceną własnej historii. Proszę, bo czy mam wstać? Detlef Hersen. Mam pytanie szczególnie do pana Wasiliewa. Chodzi, 3 lata temu pokazał się film pod niemieckim tytułem Stalingrad. Nie wiem, czy on był pokazywany w telewizji rosyjskiej. Były takie prezentacji filmu, pokazie tylko dla wybranych widzów. Po obejrzeniu filmu mieliśmy ocenić, jak go oceniamy. Nigdy go tutaj potem nie pokazywano. I mam pytanie, czy ten film był pokazywany w Rosji i jeżeli, to jak go przyjęto? Moim zdaniem nie pokazywano go w Niemczech, bo film być może odnosił się ze zbyt wielką sympatią do Niemców. Czyli prostych żołnierzy niemieckich i rosyjskich pokazywano w miarę neutralnie. Mieliśmy tutaj bardzo wiele scen przemocy. Czy pamięta pan, kto to produkował? Tak, to była produkcja rosyjska. Czy pokazywano ten film w Rosji? Na dialogu petersburskim film był pokazywany, mówi jedna ze słuchaczy. Przejdę teraz tutaj do państwa.
Mam pytanie do pana Pawła Machcewicza. Panie Pawle, Józef Galiński, Klub Der Polnische Zeitung, Gazeta Polska. Panie Pawle, mam takie pytanie. Skąd pan brał wiadomości odnośnie Narodowych Sił Zbrojnych? Ja chciałbym tylko powiedzieć, że Narodowe Siły Zbrojne były bardzo mocno po wojnie prześladowane przez komunistów, większość wymordowanych, a w czasie wojny, 6 maja, wyzwoliły obóz w Czechosłowacji i Holiszowa, gdzie uratowały bardzo dużo, między innymi 250 Żydówek, które miały być spalone. To jest jedno. Drugie, chciałbym, żeby można trochę więcej powiedzieć na temat bardzo złego, co zrobiła Francja i Anglia, nie pomogła w 1939 roku. Warto o tym wspomnieć. I trzecie, jeżeli by można, żeby pan jeszcze wspomniał o kooperacji między Gestapo i NKWD odnośnie wymordowania polskich elit w 1939-40. Dziękuję. Vielen Dank. So, wen habe ich hier noch vergessen? Wer möchte gerne noch was? Habe ich eine Hand? Czy zapomniałem jeszcze jedną rękę? Ostatnia okazja, bardzo proszę, a później odpowiedzi z podium. Michael Heinertz, historyk z Berlina. Mogę dołączyć do ostatniego pytania. Berliński historyk Daniel Kef badał akta MSZ-u. Tak zwane dzielenie się łupami. Czy do kogo to pytanie? Do wszystkich, do kolegi z Polski i do kolegi z Rosji. Partnerstwo łupów między Gestapo a NKWD. Spróbuję odpowiedzieć na te krytyczne pytania, ale to wymagałoby właściwie koreferatu. To, co pan mi zarzuca, tego nie powiedziałem. Raz powiedziałem, na Litwie jest pamięć o Holokauście, o tym mówiłam wyraźnie, doznacznie. Nie mówiłam potem o tym, że II wojna światowa jest pomijana. Powiedziałam, w tym muzeum nie ma miejsca na ekspozycję na II wojnę światową. Tak, Holokaust jest podejmowany od 2011 roku. Ta cela w podziemiu jest małą celą. Tam jest ta ekspozycja, tego tu nie pokazałam. Badałam źródła litewskie, ponieważ studiowałam litewski, znam litewski. Co jeszcze można powiedzieć? Ja nie powiedziałam, że chodzi o to, aby dyktatury czy systemy totalitarne zrównywać albo postulować zrównanie ich zbrodni. Powiedziałam, to jest, czy to był ważny sygnał dla świata, dla uznania nielegalności sowieckiej aneksji. O to mi chodziło. Ja pokazałam protest pokazywany na ekspozycji między swastyką a sierpem i młotem, gdzie zrobiono znak równości. Albo przedstawiono to symbolicznie. I o to, zdaje się, chodziło ruchowi Sajudis. Tu nie chodziło tylko o zbrodnie nazistowskie, chodziło także o zbrodnie sowieckie, o naszych bohaterów, którzy zginęli, o nasze deportacje, o naszą zagładę. O to chodziło. I to jest absolutnie uzasadnione żądanie prawdy historycznej. Ja też nie mówiłam też o generalizacji ofiar litewskich. Ta generalizacja, którą pan mi zarzucił, tak, istnieje pamięć o Holokauście. Mówiłam o tym, że to są inicjatywy, są akcje na Facebooku, gdzie mówi się, tu leżą nasi, a więc tu leżą pochowani nasi żydowscy, nasi litewscy Żydzi, nasi sąsiedzi. O tym mówiłem. Ja mówiłem o tym, że Żydzie mogą pojawiać się tylko w roli ofiar, a nie w roli aktywnych bojowników przeciwko nazizmowi, bo wtedy mielibyśmy problem, że Litwinów nie było w roku antynazistowskim, albo tylko marginalnie, gdy byli w partyzance komunistycznej. I wreszcie pańska obserwacja na temat moich wypowiedzi, na temat dyskusji historyków o pakcie. Jest bardzo niebezpiecznym, kiedy zaczynamy historyków nacjonalizować. Po moim nazwisku wie pan, że jestem Rosjanką, albo dlaczego zarzuca mi pan
perspektywę rosyjską. Ten poziom argumentacji i ten poziom debaty wśród historyków jest właściwie niestosowny. Pan Machcewicz, były to pytania o NSZ-y, ale także o partnerstwo łupów dwóch wielkich sąsiadów, którzy podzielili się Polską w 1939 roku. Pytanie, skąd czerpie informacje o Narodowych Siłach Zbrojnych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Z wielu opracowań historyków, które są dostępne w Polsce od wielu lat. Mogę tylko przypomnieć, że Narodowe Siły Zbrojne były utworzone przez środowisko działające jeszcze w latach 30. Obóz narodowo-radykalny. To był skrajny odłam narodowej demokracji, który wprost nawiązywał do włoskiego faszyzmu i narodowego socjalizmu w Niemczech. To można znaleźć w licznych tekstach prasowych publikowanych, no, w gazetach wydawanych przez to środowisko. Fascynowano się szczególnie na początku Włochami Mussoliniego, ale zarzucano Mussoliniemu, że nie rozumie kwestii żydowskiej. I tutaj wskazywano, że kwestię żydowską właściwie rozwiązują narodowi socjaliści w Niemczech. To oczywiście jeszcze było przed Holokaustem. To mówimy o etapie prześladowań Żydów po wprowadzeniu ustaw norymberskich. Też bardzo wiele wiadomo na temat Narodowych Sił Zbrojnych w czasie wojny. Od 1943 roku, gdy stawało się coraz bardziej oczywiste, że Niemcy wojnę przegrają i że ziemie polskie zostaną zajęte przez Związek Radziecki, Narodowe Siły Zbrojne uznały, że głównym wrogiem Polski jest Związek Radziecki. I dochodziło do wielu przypadków współpracy z Gestapo i z Wehrmachtem. Co do Brygady Świętokrzyskiej, to nie ma wątpliwości, że to była formacja wspierana i przez Gestapo i Wehrmacht, która wycofała się razem z Wehrmachtem, z ziem polskich przed Armią Czerwoną. Mówiłem o tym, że kilkudziesięciu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych było wyszkolonych przez Niemców i przerzuconych drogą lotniczą na drugą stronę linii frontu, gdzie mieli prowadzić działanie przeciwko Armii Czerwonej. Też warto powiedzieć, że to środowisko do samego końca było wierne swoim poglądom, czyli uważało, że Polska powinna po odzyskaniu niepodległości być państwem autorytarnym, w którym prawo obywatelskie będą tylko przy etnicznych Polakach, a mniejszości narodowe, w tym Żydzi, będą wszelkich praw obywatelskich pozbawione. Rzeczywiście, jeśli tak można powiedzieć, wyzwolono obóz koncentracyjny 6 maja 1945 roku, ale proszę zwrócić uwagę na datę 6 maja 1945 roku. To nie były żadne walki, po prostu strażnicy z SS już w tym momencie uciekali. To był jakby sposób na uwiarygodnienie się wobec przede wszystkim Amerykanów. Jeśli chodzi o Francję i Anglię i stanowisko tych państw w 1939-1940 roku, no to tutaj nie ma żadnego sporu. W Muzeum II Wojny Światowej pokazane jest wszystkie fakty i one nie podlegają dyskusji. Jest pokazane, że Francja i Wielka Brytania nie udzieliła realnej pomocy Polsce w 1939 roku, natomiast wypowiedziały oba te państwa Niemcom wojnę i dzięki temu Polska jakby nie została sama. Wojna stała się wojną światową. Jeśli chodzi o współpracę między NKWD i Gestapo w 1939-1940 roku, to o ile ja się orientuję, nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały, że Gestapo i NKWD współpracowały w eksterminacji polskich elit. Tę eksterminację Niemcy z jednej strony, a Sowieci z drugiej strony prowadzili jakby oddzielnie, odrębnie. To były wydarzenia równoległe. Nie znam jeszcze książki Claudii Weber tutaj wspominanej. Może ona dotarła do jakichś nowych dokumentów. Natomiast najważniejszą książką na temat współpracy niemiecko-radzieckiej jest książka Sławomira Dębskiego, wydana kilka lat temu po polsku. I ten autor twierdzi, że nie ma żadnych dowodów na temat konkretnej, bezpośredniej współpracy między Gestapo a NKWD, jeśli chodzi o eksterminację polskich elit. Ta eksterminacja była prowadzona paralelnie, odrębnie przez oba te kraje. Właśnie, do mnie zwrócono się jako do kolegi z Rosji. To partnerstwo łupów dotyczy
granic z jednej strony. Dla Niemiec była to granica po traktacie wersalskim, a dla Związku Radzieckiego granica z 20 roku. Oba kraje miały poczucie, że ta granica jest niesprawiedliwa. I tą wojnę w Polsce traktowały jako taką akcję policyjną. Mówiąc, że to wcale nie była żadna wojna, tylko że wojna zaczęła się w 1941 roku i to był też cel. To było takie zatrzymanie na pewien czas. Hitler ani chwili nie odszedł od tego, że największym wrogiem jest bolszewizm i Związek Radziecki, że chodzi o zniszczenie Związku Radzieckiego, dlatego potem nastąpiła wojna na wyniszczenie. Związek Radziecki to doskonale wiedział i wojsko też było świetnie o tym poinformowane, że wojna się zacznie w 1941 roku, tylko Stalin nie chciał w to wierzyć. Dlaczego tak było, to pozostaje na razie jeszcze jego tajemnicą. A w drodze ku temu Stalin popełnił wiele błędów wojskowych. Ta mowa o partnerstwie łupów jest oczywiście bardzo plakatywna, ale źródła są w latach 20. współpraca Armii Czerwonej z Reichswehrą i obie strony miały ten sam interes, ale różne motywacje, żeby zrewidować te granice z 20 roku. I jeszcze pytanie o film pod tytułem Stalingrad. Ja myślę, że pan mówił o filmie w reżyserii Bondarczuka, młodszego tak zwanego, dlatego że on ma jeszcze ojca znanego reżysera, Stalingrad. No to było jedno z takich słynnych wydarzeń w historii współczesnego kina rosyjskiego. I no, ja nie wiem, jaki on ma popularność tak w liczbach, nie znam takich liczb jego popularności, ale od czasu do czasu i przede wszystkim w maju, przed 9 maja, ten film bywa na jakimś kanale telewizji rosyjskiej, to regularnie można go obejrzeć. To jest dosyć popularnym filmem, tak, z ostatnich. Ostatni mój wątek dotyczący współpracy. Ja nie jestem specjalistem, ja tak merytorycznie nic nie mogę mówić o takich faktach, takiej współpracy, ale między Gestapo i NKWD, ale jeżeli mówić o kinie, to kilka lat temu powstał taki też dosyć znany film Drogi Michel, Miły Hans. Ten film był o współpracy radziecko-niemieckiej, militarno-technologicznej w 1940 roku. Там ціла акція точилася в останніх місяцях, навіть останніх днях перед 21 червня 1941 року. І акція точилася в якимсь там фабриці, якийсь заклад військовий, в котором спільно співпрацювали працівниці, інженери радянські і німецькі. І дуже цікавий фільм. І був bardzo niełaskawy, przyjęty przed władzą rosyjską. Drogi Michel, Miły Hans. Dziękuję. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass ich jetzt noch weitere Hände melde. Dziękuję serdecznie. Wiem, że mamy jeszcze kolejne zgłoszenie, ale muszę poprosić Państwa o zrozumienie, patrząc na zegarek, że przeniesiemy debatę do pomieszczenia obok, gdzie będziecie mogli Państwo wziąć do ręki kieliszek wina. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do naszych dyskutantów, a nie znacie odpowiednich języków, to jest tutaj bardzo wiele osób, które mogą Państwu pomóc pod względem językowym. Zanim Państwo wyjdą wszyscy i poproszę Państwa na bufet, chciałbym Państwu zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Jak będziecie Państwo potem schodzić, znajdujemy się w ważnym tygodniu,
zbliża się ważna data, 80. rocznica rozpoczęcia wojny. Nie będzie to państwa, dla państwa niczym nowym, bo inaczej byście nie przyszli. Ale na dole znajdziecie państwo ulotkę z różnymi wydarzeniami na temat rozpoczęcia II wojny światowej i imprezami związanymi w Berlinie. Wiecie państwo, że niemiecki prezydent federalny będzie w Wieluniu i w Warszawie. Reprezentacja Bundestagu będzie na Westerplatte, ale również w Berlinie. Najpierw będzie msza o godzinie 10, potem o godzinie 13 na Placu Łaskańskim przy dworcu S-Bahnu Anhalter Bahnhof będzie spotkanie z przewodniczącym Bundestagu panem Schäuble i jego odpowiedniczką panią Witek. A jeżeli wolelibyście państwo nie wychodzić z domu i siedzieć na kanapie przed telewizorem, to również telewizja będzie pokazywała bardzo ciekawe audycje na ten temat. Myślę, że jest to bardzo interesujące i byłoby to dobry sygnał dla Polski przy wszystkich kłopotach, które mamy, żeby w niedzielę na Anhalter Bahnhof przyszło nie tylko 30 osób, ale przynajmniej 300, a może 3000. Pogoda będzie dobra, a na ile znam Dietera Bingena, dyrektora Deutsches Polen-Institut, będzie na pewno miał interesujące wystąpienie. Również Wolfgang Schäuble jest świetnym mówcą. Nie wiem, jaki mówcą jest Elżbieta Witek, ale na pewno będzie też to bardzo interesujące, więc jeżeli chcecie państwo wspierać zaangażowanie społeczne, zapraszam do tego. Na dole znajdziecie ulotkę pod tytułem Pomyśl o Polsce. To jest prywatna mała inicjatywa manufaktury książkowej, która próbuje promować ten temat. Teraz zapraszamy na kieliszek wina. Na dole. Nie tutaj w foyer, tylko na dole w atrium, jak mówi pani Hape z Fundacji Bela. Dziękujemy bardzo gospodarzom, współorganizatorom i życzę państwu dobrej i pokojowej drogi do domu i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem przy innej okazji. Dziękuję państwu za przybycie.